Michał odszedł niedawno z pracy. Szuka jakiegoś nowego, bardziej ekscytującego zajęcia, ale na razie jego wysiłki na nic się zdają. Przypatrz się jego mieszkaniu i ustal, na ilu nieudanych rozmowach kwalifikacyjnych był w tym miesiącu. Spójrz na kalendarz na ścianie. W poprzednim miesiącu Michał zaznaczył dni robocze na zielono, a weekendy na czerwono. Wtedy prawdopodobnie miał jeszcze pracę. W kalendarzu na bieżący miesiąc przykleił 6 karteczek z literką R. Wygląda więc na to, że był już na 6 rozmowach o pracę. Michał zaczął już tracić nadzieję, aż pewnego dnia znalazł w skrzynce tajemniczy list. Na eleganckiej papeterii napisane było: jeśli uda ci się odczytać nasz numer telefonu, zadzwoń, mamy dla ciebie pracę marzeń. Pomóż Michałowi rozszyfrować numer. To 713819. Michał od razu go wykręcił. W słuchawce usłyszał dziwny głos, który zadał mu zagadkę. Z jednego człowieka robię dwóch. Czym jestem? Po minucie Michał dostał zaproszenie na rozmowę o upragnioną pracę. Co takiego odpowiedział? Lustro. Michał pojechał na umówione miejsce. Trafił do dużej, mrocznej rezydencji na kompletnym odludziu. Jak tylko przestąpił próg, wrota zatrzasnęły się za nim z łoskotem. Znalazł się na korytarzu. Było tam troje drzwi. Obok na podłodze leżała mała łódka, środek na owady i kosmiczny skafander. Nagle odezwał się ten sam tajemniczy głos. Możesz wybrać tylko jeden przedmiot i jedne drzwi. Powodzenia! W pierwszym przejściu roi się od jadowitych pająków, za drugimi drzwiami czyha głodny lew, a za trzecimi jest bagno, które wydziela toksyczne opary. Którędy powinien przejść Michał, żeby sprostać zadaniu i ujść z życiem? Musi założyć skafander i przejść pierwszymi drzwiami. Pająki nie przegryzą się przez kombinezon. W kolejnym pomieszczeniu głos zaproponował Michałowi przerwę. Chłopak musi jednak poważnie zastanowić się nad wyborem poczęstunku, ponieważ tylko jeden nadaje się do jedzenia. Pomóż Michałowi wybrać bezpieczną przekąskę. W babeczce są paznokcie, a w chipsach pełzają karaluchy. Kolor mięsa w burgerze jest podejrzany. Sushi wygląda dobrze, ale jego zapach zwabił zbyt dużo much. Michał powinien uraczyć się pączkami. Wyglądają świeżo i apetycznie. Na stołówce siedzi dużo ludzi. Głos powiedział Michałowi, że ma odszukać wśród nich złodzieja. Czy pomożesz mu zdobyć dodatkowe punkty za spostrzegawczość? Złodziejem jest ta kobieta. Podwędziła łyżki i schowała do kieszeni. Po obiedzie Michał udał się do kolejnego pokoju, ale zanim wejdzie do środka, musi rozwiązać zagadkę, dzięki której otworzy drzwi. Niektórzy ze mnie korzystają, inni nie. Jedni mnie pamiętają, inni zapominają. Mogę być rozległa, głęboka i tajemna. Można mnie zdobyć tylko z czasem. Czym jestem? Poprawna odpowiedź to wiedza. Michał znalazł się w pięknej sali bankietowej, w której trwał bal przebierańców. Głos oznajmił, że jego zadaniem jest teraz znaleźć wśród gości ducha, zombie i złodzieja. Przyjrzyj się uważnie. Widzisz te postaci? Ten mężczyzna nie ma nóg i lewituje, a więc musi być duchem. Popatrz na przekąskę, którą trzyma ta pani. To przysmak tylko dla umarlaków. A złodziejem jest ta kobieta. Diamentowy pierścionek nie pasuje na jej palec. Jest za duży i wygląda na to, że ukradła też inne błyskotki do kompletu. Michał ruszył dalej. Próbował otworzyć drzwi i od razu usłyszał zagadkę. Wyglądam płasko, ale jestem głęboki. Daję schronienie ukrytym królestwom. Potrafię zabrać życie, ale daję też pokarm. Bywam piękny, spokojny i wzburzony. Nie mam serca,
Mogę wzbudzać strach i dać wolność. Nie należę do nikogo, ale posiadam coś, czego wszyscy potrzebują. Czym jestem? Michał rozwiązał zagadkę i wszedł do kolejnego pomieszczenia. Domyślasz się, jaka jest odpowiedź? Ocean. Przed Michałem kolejne wrota, ale chłopak za żadne skarby nie może ich otworzyć. Zauważył, że są wyposażone w elektroniczny zamek. Jest tam też plan labiryntu. Głos powiedział, że trzeba go przejść, żeby otworzyć drzwi. Pomożesz? Jeśli uda ci się pokonać labirynt, miniesz po drodze cyfry 6, 2, 5 i 1. To jest kod do zamka. W kolejnym pomieszczeniu było zupełnie pusto. W kącie stał tylko stary automat z przekąskami. Michał podszedł bliżej i zauważył, że w środku leży mały klucz. Nagle ściany zaczęły się ruszać. Pokój zaczął się kurczyć. Głos powiedział Michałowi, żeby uważał, bo automat jest zepsuty. Ktoś powyrywał część przewodów, a resztę zamienił miejscami. Który przycisk powinien wcisnąć Michał, żeby wyjąć klucz i uciec z pomieszczenia, zanim będzie za późno? Michał powinien wrzucić do środka monetę i wcisnąć przycisk po lewej stronie na samym dole. Teraz głos nakazał Michałowi znaleźć obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Pomożesz mu? Ta para wygląda nieco inaczej. W kolejnym pomieszczeniu Michał spotkał miłą staruszkę, panią Janowską. Była roztrzęsiona, ponieważ ktoś włamał się do jej mieszkania. Michał miał znaleźć włamywacza. Zbadał miejsce zbrodni i przesłuchał trzech świadków. Sprzątaczka Sara powiedziała, że skończyła pracę o 23 i poszła do domu. Bartek, przechodzień, twierdził, że widział podejrzanego mężczyznę w kominiarce w oknie pani Janowskiej, a Karolina, sąsiadka staruszki, odwiedzała w tym czasie chłopaka, który mieszka w innym mieście. Kto kłamie? Bartek był tylko przechodniem i dopiero co poznał panią Janowską. Skąd wiedział, które okna są jej? Na zewnątrz zrobiło się ciemno, ale dziwna przygoda Michała jeszcze nie dobiegła końca. Kolejne zadanie czekało na niego w sklepie jubilerskim. Ktoś się tam włamał i ukradł najdroższą biżuterię wysadzaną diamentami. Szczęśliwie w kawałkach potłuczonego szkła rabuś zostawił odciski palców. Jest trzech podejrzanych. Wilkołak, elf i zombie. Pomóż Michałowi odgadnąć, kto jest złodziejem. Włamania dokonał elf. To jedyne stworzenie, które ma palce. Kolejne drzwi doprowadziły Michała do przerażającego laboratorium, w którym szalony naukowiec grał z pacjentami w jakąś dziwną grę. Każdemu z nich oferował dwie kapsułki. Jedna z nich to nieszkodliwe witaminki, a druga to tabletka nasenna. Nie wiadomo jak, ale naukowiec za każdym razem wybierał bezpieczną kapsułkę, a jego przeciwnicy zawsze zapadali w sen. Jak to możliwe i co powinien zrobić Michał, by przejść tę próbę? Obie tabletki są nieszkodliwe. Naukowiec rozpuszcza substancję nasenną w wodzie, którą daje pacjentom do popicia kapsułki. A więc, żeby nie zasnąć, Michał musi zamienić szklanki albo po prostu połknąć tabletkę, nie pobijając jej wodą. Następne drzwi też były zamknięte na klucz. Obok znajdowało się sześć przycisków, a na nich obrazki przedstawiające świeczkę, ognisko, rękawiczki, nożyczki, jabłko i żarówkę. Głos powiedział: "Zaprowadzono mnie do ciemnego pomieszczenia i podpalono. Zapłakałam, a potem ucięto mi głowę. Z czym jestem?" Minutę później Michał szykował się na kolejne wyzwanie. Który przycisk nacisnął, żeby otworzyć drzwi? Przycisk z obrazkiem świecy. Nagle zgasły światła. Michał się poślizgnął i wpadł do basenu. Po chwili ktoś włączył lampy, a oczom chłopaka ukazały się trzy identyczne panie. Wszystkie wyglądały jak normalne kobiety i twierdziły, że są ludźmi, ale w rzeczywistości dwie z nich były syrenami. Jak sprawdzić, która z nich to prawdziwa kobieta?
Wystarczy zanurkować i przekonać się, która pani nie ma ogona. Syreny powiedziały Michałowi, że nie wypuszczą go z basenu, dopóki nie rozwiąże kolejnej zagadki. Jestem tak szybki, że mnie nie widzisz, choć wszyscy mogą mnie przejrzeć. Towarzyszę ci do ostatniego tchu. Czym jestem? Pomóż Michałowi rozwiązać tę zagadkę i uciec. Poprawna odpowiedź to mrugnięcie okiem. Syreny w końcu puściły Michała wolno. Chłopak udał się do kolejnego pomieszczenia. Na wielkim ekranie zobaczył dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich robił sobie selfie na tle tornada, a drugi robił zdjęcia, stojąc pod parasolem w czasie burzy z piorunami. Michał musi ustalić, które zachowanie jest bardziej ryzykowne. Tornado zbliża się nieubłaganie, dlatego to pierwszy mężczyzna jest w większym niebezpieczeństwie. Drugi ma jeszcze czas, żeby zrobić kilka zdjęć. W następnym pomieszczeniu Michał ujrzał za kratkami piątkę zombie. Wszyscy byli podejrzani o kradzież samochodu. Chłopak musi zdecydować, który umarlak jest złodziejem. Jak myślisz? Postać po lewej bardzo się poci, a jak wiadomo, umarlaki się nie pocą i nie jeżdżą samochodami, a więc to musi być złodziej. Po prostu przebrał się za zombie. Michał wszedł do kuchni. Jego zadaniem było ustalić, ile osób mieszka w tym domu. Domyślasz się? Trzy osoby. Na stole znajdują się trzy rodzaje napojów, a obok stoją trzy krzesła. A teraz przyjrzyj się tej łazience. Ile osób mieszka w tym domu? Tylko jedna. Na umywalce w kubeczku jest jedna szczoteczka do zębów. A ile osób mieszka w tym domu? Dwie osoby. Spójrz na rodzinny portret. Michał wszedł do garażu i zobaczył troje muzyków przygotowujących się do występu. Głos nakazał znaleźć chłopakowi jeden podejrzany szczegół. Widzisz go? Coś jest nie tak z gaśnicą. I wreszcie Michał wyszedł na ulicę. Głos powiedział, że przed nim ostatnie zadanie. Która jest godzina? Michał miał trzy opcje do wyboru: 7 rano, 15 i 23. Pomóż Michałowi ustalić porę dnia. Poprawna odpowiedź to 7 rano. Uliczne latarnie nadal się palą, a cienie sugerują, że słońce świeci od wschodu. Gratulacje, Michu! Masz tę robotę!